Dzień dobry, witajcie serdecznie w mojej pracowni. Ja nazywam się Milita Nikonorow i jestem projektantką mody. Chciałam pokazać Wam dzisiaj moją najnowszą kolekcję. Zachęcam Was do obejrzenia krótkiej prezentacji wszystkich sylwetek, a na koniec jeszcze opowiem Wam kilka słów o tym, jak ona powstała. Oczywiście wszystko znajdziecie w moim butiku online nikonorow.com. Serdecznie zapraszam. Dla osób, które śledzą mnie już wiele lat, nie będzie to zaskoczeniem, jeżeli powiem, że oczywiście cała kolekcja została stworzona i zaprojektowana i wykonana w naszej pracowni w Łodzi. Nad jakością czuwam osobiście, sprawdzam każdą poszczególną rzecz, staram się, żeby była ona wykonana jak najlepiej. Materiały oczywiście stworzyliśmy w polskich fabrykach, zarówno sam materiał, jak i print. I w tej kolekcji pojawił się bardzo cudowny, jak dla mnie, print, który nawet mam na sobie. Stworzyłam go dla Was, namalowałam go akwarelami i przenieśliśmy to na printy, na materiały. Ma on cudowne odcienie cynamonu, brązu i czerni, więc w ogóle jest to taka panterka, o której zawsze marzyłam. Pojawiły też się printy, które wcześniej stworzył Dominik i pojawiły się już też w takiej kolekcji pomiędzysezonowej. Jest bardziej zgaszony, wyciszony dla tych osób, które nie lubią zbyt wielu kontrastów. Oczywiście wszystkie printy zawsze są tworzone u nas, więc chciałabym to podkreślić, gdyż czasem niektóre osoby są zaskoczone. Cóż, inspiracją było w zasadzie to, co jest mi potrzebne, ponieważ zawsze tworzyłam kolekcje, które zawierały wiele sukienek, wiele takich ubrań, które mogłyście nosić na specjalne okazje. Ale okazało się, że kiedy ja wyjeżdżałam gdzieś na wakacje, to dla siebie szyłam zupełnie coś innego, ponieważ w życiu codziennym potrzebne są normalne rzeczy, które możemy założyć na plażę, które możemy założyć gdzieś na wyjście, takie totalnie dzienne, czyli gdzieś na obiad, na spacer i tak dalej. Więc chciałam skupić się na tym, żebyście miały ubrania do celebrowania codzienności. Dlatego są tam bluzki, są takie sukienki, które będziecie mogły założyć latem. Mi na przykład osobiście bardzo brakowało topów na ramionczkach, takie stworzyłam. Są one inspirowane latami 90., tak zwanymi slip dress. Są one naprawdę wspaniałe na lato, pięknie podkreślają sylwetkę, będą
wspaniałe na upały. I nowością w mojej kolekcji jest coś, co ja nosiłam wcześniej, ale zwróciłyście mi uwagę na to, że Wy też chciałybyście to nosić. Są to turbany. Ja turbany wiązałam sobie z płachty materiału, upinając je na włosach, ale wiedziałam, że będzie to dla Was dosyć skomplikowane, dlatego stworzyłam taki turban, żebyście mogły go nosić zarówno na upiętych włosach, wtedy on jest taki troszeczkę wyższy, jak i na rozpuszczonych, wtedy musicie go sobie inaczej troszeczkę ułożyć i będziecie mogły nosić też na rozpuszczonych włosach, nie mając tego koczka czy tam jakiejś kitki. Natomiast wzięłam pod uwagę to, że czasem jest tak, że na wakacjach nie ma czasu na to, żeby zadbać o fryzurę i wtedy najlepiej zrobić sobie właśnie jakieś delikatne upięcie i założyć na to turban. Stylizacja nabierze takiej trochę charakteru egzotycznego i naprawdę myślę, że możecie stworzyć wiele fantastycznych stylizacji właśnie z tym dodatkiem. Pojawiły się też kombinezony, które można wiązać na dwa sposoby. Mogą być bardzo głęboki dekolt, albo mogą być bardzo zabudowane, jeżeli zwiążecie je sobie z tyłu. I na bazie tego kombinezonu też powstała bardzo podobna sukienka, która odsłania nogi. Oczywiście wróciłam do kilku, niewielu, ale wróciłam do takich rzeczy, które Wy bardzo lubicie i zresztą prosiłyście mnie o to, bo jak tworzę kolekcję, pokazuję ją na Instagramie, w międzyczasie widziałyście już, że taki print będzie i klientki bardzo mnie prosiły o to, żeby na przykład sukienka Amelia pojawiła się z panterkowym printem, więc oczywiście taka jest. Jest to jedna z Waszych ulubionych sukienek i jej nie mogło zabraknąć. Jest to ponadczasowa zresztą sukienka, która zarówno i na dzień, i na jakąś ważną okazję może Wam się przydać. I myślę, że to jest taka kolekcja, która naprawdę może pojechać z Wami na wakacje, możecie pięknie się prezentować na co dzień, nie potrzebujecie wcale do niej czerwonego dywanu, chociaż jeżeli będziecie potrzebowały ubrać się właśnie na czerwony dywan lub na jakąś bardzo ważną okazję, to wystarczy jak zwykle zmienić tylko dodatki, założyć może bardziej wieczorowe buty, inną torebkę i ona na pewno troszeczkę odmieni swój charakter. Chciałam Was serdecznie prosić o to, że jeżeli podoba się Wam moja kolekcja, jeżeli podoba Wam się to, co ja robię, jeżeli czujecie te moje serce wkładane w te kolekcje i oczywiście osób, które ze mną współpracują, to bardzo proszę Was o udostępnienie tego filmu. Być może komuś też się spodoba to, co dla Was przygotowujemy. Udostępniajcie, oczywiście lajkujcie. Subskrybujcie mój kanał, ponieważ tutaj możecie znaleźć, myślę, wiele inspiracji, porad i możecie podejrzeć też moją pracę, a też myślę, że możecie się ode mnie troszeczkę czegoś nauczyć, więc jeżeli Wam się podoba, to serdecznie będę Was prosiła o udostępnianie i o lajkowanie mojego kanału. Pozdrawiam Was, cześć!